momencie, kiedy podjęliśmy decyzję, że pokażemy dzieciństwo Papuszy, już wiadomo było, że będzie tak, ten film się stanie freskiem historycznym. Co oczywiście bardzo nam skomplikowało sytuację. Trzeba było rekonstruować świat, którego nie ma. To podniosło też koszty bardzo produkcji tego filmu. Część zrobiliśmy na komputerze, ale komputer nie zawsze mógł zastąpić żywy plan. Więc w momencie, jak podjęliśmy tę decyzję, to z wolna zaczęła się wyłaniać koncepcja tego filmu i przyjęliśmy taką jakby strukturę białego wiersza, nie obawiając się retrospekcji w retrospekcjach. Jeżeli ktoś z Państwa pisał wiersze, to z pewnością wie, na czym to polega, że każda linia to jest ewokowana przez jakieś doświadczenie, to jest podróż przez czas. To jest taka dla nas nowa konstrukcja, jeżeli z czymś to możemy porównać, chociaż te inspiracje nie były wprost, to ze zwierciadłem Tarkowskiego. Myśmy widzieli ten dramat Papuszy, zobaczyliśmy, jak on się zaczyna w dzieciństwie. Papusza, która bierze w dzieciństwie odpowiedzialność na siebie za pogrom, ona tak to widzi. To przecież jest papusza, która potem uważa, że zdradziła Cyganów. Ona w ten sposób z tym poczuciem winy, przez to poczucie winy zawędrowała do szpitala psychiatrycznego. To dzieciństwo, tak naprawdę cel tego dzieciństwa był taki, żeby pokazać, jak się rodzi jej taki wewnętrzny głos, który zabrzmi z taką straszną siłą, chwyci ją za gardło, kiedy zostaje oskarżona o zdradę cygańszczyzny. Większość, słuchajcie, dialogów w tym filmie to są dialogi z listów Papuszy i z takiego dosyć krótkiego jej dziennika. Myśmy naprawdę nie dużo dialogów dopisali. Dialog, który się rozgrywa pomiędzy Papuszą a Ficowskim tam w deszczu, to jest ich rozmowa, ale wziął się z listów, które oni z sobą wymieniali. Papusza miała poczucie, że będzie musiała zapłacić jakąś cenę za to, że pojawia się książka Ficowskiego, że oni sobie nie zdawali sprawy, że cena będzie tak wysoka. To była wyprawa na drugą stronę lustra. Bardzo trudne przedsięwzięcie i mieliśmy szczęście, że znaleźliśmy ludzi, którzy podżyrowali, że tak powiem, nasz film. Jacek Milewski z Ołczyszką Romski w Suwałkach, który znał romski, przyjaźnił się z Romami. Polak, który się przyjaźni z Romami, był naszym pierwszym przewodnikiem. Wydał dwie ciekawe książki bardzo. Opowiadania. Dzięki niemu poznaliśmy Karola Pawła Gierlińskiego, który gra Szero Roma. To jest Rom ocalony z transportu do Auschwitz. Wykształcony, skończył Akademię Sztuk Pięknych. On jest właśnie Sinti, nie Roma, ale zna polską Romę. To jest wielki autorytet wśród Romów. Przygotowując się do tego filmu i mając świadomość, że spędzimy na planie czas, właściwie przez cały czas byliśmy w otoczeniu właśnie oryginalnych Romów, no wiedzieliśmy, że tak naprawdę no nie możemy się spotkać po raz pierwszy na pierwszym dniu zdjęciowym, bo to nie wyjdzie, no to nie wypali. Oni byli tak mili, że zaprosili nas do siebie do domu. Myśmy wszyscy razem z Antkiem Pawlickim pojechali do Olsztyna, pomieszkaliśmy trochę u nich. Potem na przykład dziewczyny, u których ja mieszkałam, przyjechały do mnie ze swoimi dziećmi, też trochę pomieszkały. To pozwoliło nam się poznać, ale też przekroczyć taką barierę no, obcości. Bardzo otworzyli się ci nasi Romowie i szczerze mówiąc, jak kończyliśmy film, to ja naprawdę ja wyjeżdżałam jak od rodziny. Odnośnie kontaktów z samym moim nauczycielem romskiego, Karolem Parno-Gierlińskim, wspomnianym tutaj, który grał Szero Roma. On mieszkał w Międzyrzeczu, ja z kolei w Poznaniu i on przyjeżdżał do Poznania, uczyliśmy się wspólnie romskiego i kiedyś mnie zaprosił.
Pojechałem do Międzyrzecza. Okazało się, że on mieszka w przyczepie kempingowej. To był jego dom. Drugą przyczepą była pracownia rzeźbiarska, a trzecia malutka przyczepka dla gości. I mówię, Karol, ty jesteś już troszeczkę wiekowym człowiekiem i nie boisz się gdzieś tam nad jeziorem mieszkać sam. No, przecież jestem cyganem, ja jestem Romem. O 4 rano wstanę, idę sobie nad jezioro czy do lasu i to jest mój świat. To jest ten świat. I właśnie tak dużo mnie nauczył takim prostym mówieniem i prostymi sytuacjami. Ten film to jest takie trochę odwracanie stron albumu. Czasami te zdjęcia jakby były rozsypane w tym albumie, ale to tak wyglądało.